witajcie! Sezon w pełni, gdzieś tam na polu powinien wygrzewać się Bugs. Jeszcze go nie ma, bo jest za wcześnie, przyjdzie pewnie jakoś koło 17. A dziś dzień motoryzacyjno-mechaniczny. Przedstawię wam swój motocykl terenowy. Trzeba wymienić w nim olej po to, abyśmy mogli zacząć jeździć na różne podróże, małe i duże, na które chciałbym was zabrać, ale spokojnie. Wsiądziemy, rozgrzejemy maszynę i wymienimy olej. Od tego zaczniemy. No i proszę, tak prezentuje się maszyna Suzuki DRK 650 w wersji R, czyli tej takiej troszkę bardziej terenowej, lekko zmniejszony bak. Odpalana na kopa jeszcze. O, tu traktorek śmiga. Zasuwa gościu z przyczepą. No jak zasuwa, już żniwa za pasem, to roboty jest, ta jest. Odpalana na kopę, stara szkoła. No i co? Olej wymienia się tutaj. Trzeba będzie odkręcić trzy śrubunki. Olej mam, filtr mam, wszystko mam. Ale zanim to zrobimy, musimy Suzuki odpalić, kopnąć, rozgrzać olej. Ale w tym celu będę musiał się nią lekko przejechać. No dobra, próbujemy. Nieodpalana była. Ja wiem, z miesiąc, 3 tygodnie może, no zobaczymy, od którego kopa odpali. Aha, dobra, jeszcze żeby nie było, jakieś oszustwa na kanale są. Motorek zimny, proszę, wszystko elegancko. No i co, próbujemy. Ustawię was tutaj, żebyście mogli podziwiać moje wyczyny, proszę. Tak, dlaczego powiedziałem, że za pierwszym odpalił, skoro za trzecim? A no bo głośniczek miałem włączony. Widzicie? Był wciśnięty na off. Dwa kopy na offie, trzeci na ranie. I co? I gra muzyka pięknie. Tej melodii można słuchać przed snem. Dobra. Wsiadam i jadę. Ciach, 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 bizonem słomę jedzie gościu. Będę musiał do niego zagadać, się uśmiechnąć, bo potrzebuję dla kozy, dla zmory słomy na zimę. Ale to przyniosę mu coś dobrego, beef jerky może? O, beef jerky. I można tydzień z kombajnu nie zsiadać. Coś do popicia jeno. I robota idzie. Dobra, jadę dalej, odpalamy motocykl. Spójrzcie, jaki piękny widok na Kaszuby. Oddalę trochę i lecimy panoramkę. Piękne są to zachody słońca. Będę musiał was kiedyś zabrać.
Dobra, mam olej, mam filtr, mam klucz, możemy spuszczać olej. Tutaj pasuje jak raz, tylko jeszcze wezmę grzechotkę, pojemniczek docięty, jedziemy. To wszystko się zleje na spokojnie i odkręcimy filtr. No pięknie, wyczyszczone. Badamy teraz filtr. Tak. Jeszcze wyczyszczę, bo jakieś pyłki z brzozy się dostały, jakieś igliwie dziwne. No w sumie nie dziwota. Jesteśmy w lesie, dobra. I zakładamy. Też nie ma potrzeby jakoś specjalnie tego mocno dociskać. Tak po prostu, aż poczujemy opór. Ale bez przesady. Mogę ci pomóc. Mogę wziąć klucz. Bierz klucz. Dobra. Ty odpalisz zaraz? Zaraz odpalimy. Wlejemy olej i odpalimy. Co, lubisz jak motor burczy? Tak. Dobrze. Lubię. Jak odpala, jak walczysz, to ja lubię, że walczysz. No to się cieszę. To zaraz powarczymy motorem. Ja podkręciłam śrubę. Podkręciłeś śrubę? Tak. Super. Olej jest wymieniony. Włączymy teraz motocykl. Przesuń się troszkę. Odpalimy go, żeby pochodził. Cyk, pyk, myk i olej w moim stalowym rumaku został wymieniony. Jak słyszycie, w tle gra, on cichutko cieszy się z dostawy nowego płynu. Jeśli chcielibyście więcej takich przejażdżek, więcej mechanicznych rzeczy, piszcie w komentarzach. Ja tymczasem wskakuję na maszynę, jadę gdzieś tam, gdzie mnie oczy poniosą. Do zobaczenia!